No, udało się dogadać tutaj z przedstawicielem tej firmy wynajmującej auta. I czekamy już tutaj przy drodze. Jest 8:37, ma być 8:45. Podjechać tutaj autem, bo tutaj do centrum nie ma, tam pod ten nasz adres za bardzo nie ma jak dojechać. Znaczy, no jak ma, od tamtej strony, bo tutaj od tej strony jest ten Main Street, czyli główna droga i tutaj można. Więc tu nam podrzuci auto i dzisiaj będziemy jechać do Skopi. I w Skopi też dzisiaj oddamy, tam pod Mariotem mamy zostawić autko. Koszt to 50 euraczy. Na karcie tam blokują chyba 750 euro jako jakiś depozyt. No i tyle. Wysłałem skan swojego prawa jazdy i zobaczymy, jak to auto będzie wyglądało i zobaczymy, jakie dzisiaj będą przygody tutaj po drodze. Dojechało autko, biały, ładny Peugeot. Dwie osoby przyjechały, to zobaczymy. Six, ready to rent. Hello. Skopje limit full, so we want... Okej. Okej, no i dobra, mamy auto, musimy stąd już uciekać, bo tutaj cały czas mandaty wlepiają, więc zawijamy się, pakujemy, otwieramy bagażnik. Gdzie są kluczyki? Ops. Jeszcze tylko zobaczymy. Zawsze trzeba sprawdzić, jakie są uszkodzenia, co tutaj było, co nie było. O, tutaj jakieś zarysowanko, no coś. No, tak to wszystko chyba ok. Tak to, tutaj coś przerysowane. Zawsze to sprawdzić, zrobić sobie zdjęcia, żeby później przy oddawaniu nie było problemu, że ktoś się będzie czepiał, że coś się stało z naszej winy. Jedziemy, jedyny lipa, że jedynka się nie wbija, jedynka, tylko od razu wchodzi wsteczny, ale już to ogarnąłem. O, maluszek stoi, no. Zobaczymy, jak to będzie wyglądała prowincja. Patrzcie, co to za pojazd jest. O, tu zobacz, jaki traktorek. Zastawa. Jedziemy tutaj do Skopi, ale przez cały ten. Przejedziemy przez takie różne miejscowości. Zobaczymy, jak tu wygląda życie lokalsów. Can I see for the moment the old cars? Yes. Okay, thank you. O. Słuchajcie, zobaczyłem tu przy drodze, że jakieś takie miejsce, gdzie są jakieś auta stare. Wow. Tutaj wynalazłem poloneza. Zobaczymy poloneza, jak to wygląda w macedońskim, na macedońskim szrociku. Tutaj jakieś nowe auta. Zobaczymy, jak ten polonez wygląda. O, tak jadę, będę się starał gdzieś tam zatrzymywać, jak będą jakieś takie ciekawe rzeczy. O, Skoda Felicia. O, jest Karo. Proszę, proszę Państwa, Polonez. FSO 1.6 w Macedonii. Jakby ktoś szukał, to mogę dać namiar. Ale numer, no. Z daleka go wypatrzyłem. Zobaczę tutaj jeszcze, co tu jest. O, tu jak w Stanach magazynują jeden na drugim. Jest jakaś tablica rejestracyjna. O, ktoś sobie przerobił Skodę na BMW. BMW. Dobra. Co tutaj jeszcze? O. Ale ja uwielbiam takie składziki. Tutaj też trochę aut. Uhuhu. Ale za głębie.
A to już chyba z tego za wiele się nie da wyciągnąć. To już raczej są, nie wiem czy... Jugo Coral, o. I tabliczka fajna. Dacia. Napiszcie, czy byście coś z tego wytargali. Czy coś tu jest interesującego, czy nie. Ale raczej jak już w Macedonii coś trafiło. O, Bespo. Oj, takim jeździłem kiedyś. Poltkiem. Polonez to był jak czołg. O, to też tablica. Seat. Jugo, Dacia. Hyundai. Zastawa. Skala, Jugo Skala. No, taki szrocik. Dobra, lecimy dalej. From Poland, I make the film for my YouTube channel. Okay. With old cars, old motorcycles, flea markets. You can scan with telephone, okay, and you, yeah, and you yeah. see. Thanks. Dobra, tutaj kolega pokazał mi, że jeszcze jest tutaj gdzieś jakieś takie miejsce, gdzie trochę złomu leży. Ja przy okazji rozdaję wizytówki, może ktoś tam sobie zaglądnie. Aha, tutaj za dużo, nie ten. Tutaj za dużo, o, tu jest jakaś... Dead. Oktopar. Oktopar taki, ale... Tam za dużo nie zaglądnę, bo to jest wszystko zarośnięte. O, gąsienice może do T34. Jest tu trochę tych aut. One już są zarośnięte. Zarośnięte, ale tam chyba... Czy to też jest Polonez, czy nie? Nie wiem, czyli nie widziałem. Dobra. No, podobają już mi się takie klimaty. Mam nadzieję, że jeszcze coś trafimy fajnego. Zobaczcie, jaki fajny. Nawracał. Opel, to taki Opel stary, ale czad. O, trafiliśmy tu na jakąś małą tą wioskę macedońską. Po drodze, zobaczcie, jaki patent na taki traktoro, motoro, coś tam. Z opon, ale niestety całe... obfajdane. I tutaj wszędzie wszyscy walą browary, pod sklepami, w parkach. Widzę, że jest akcja ten. Butelki są tak jak czeskie. O, zobaczcie, jakie kabzelki fajne. Będzie ktoś chciał, to wezmę jeden dla jakiegoś kolekcjonera. No tutaj tak, nie wiem, po, chyba po tym za komuny, że wszyscy piją wszędzie, gdzie się da. Od rana. Od rana, no. O, tutaj traktorek i piesek. Cześć, piesku. Dzień dobry. O, jest piesek, o, i takie traktorki są jakieś. Tafe. Piesku, ty z nami nie jeździ. O, jesteśmy tu jakiś. Uliczkę. Kruszewo. Kruszewo. I na milimetry jedziemy. Zobaczymy, znaleźliśmy jakąś kawiarnię. Zobaczymy, czy napijemy kawę, ale najpierw tam trzeba dojechać. O matko. Znaleźliśmy w końcu miejsce, ale nie było to łatwe. Gdzie to jest? Co to? Najwyższym miastem, najwyżej położonym miastem. Kirgiz, coś? Nie. O matko, nie mógłbym być przewodnikiem.
Czekajcie, dzieciaki już wychodzą, a tu patrzę, jest jakiś stary samochód. Co to jest? FAP? Oj. Nie no, zmęczyło mnie to już to jeżdżenie i szukanie miejsca. O, czekajcie, otwarcie. Nie. Niestety. FAP 1314. Ale patynka piękna. Zobaczcie, jaka fajna rezydencja. Zarośnięta. Chyli się ku upadkowi. O matko. Tutaj są jakieś drzwi. Drzwi do Narni. Kiedyś ty też. Staniki. Gatki. Tutaj nam pan pokazał, żeby zjechać tam na dół, że tam może być miejsce i weszliśmy na górę, on mówi stówka się należy. Ja myślałem, żeby nie płacić, mówię, bo takie wyłudzenie trochę, ale mówię z drugiej strony, dobra. Pokazał nam miejsce, że tam można zjechać, to niech ma chłopak. O, patrzcie, tu tasak, ale puste haki, teraz zobaczymy. Jest mięsko. Byka. O. Ciao. I only looking. Meta. Są jakieś lokalsi? O. Czy coś hello? No, mamy tu menu, ale jeszcze nie mamy pojęcia co tu za mówi, zaraz się spytamy pana. O, patrz, jakie tam mięso fajne nosi. No, mięso. Niestety po angielsku się nie dało dogadać, ale tam widzieliśmy co zjedzą, więc żeśmy zamówili. O, Helenka właśnie tu już jest taka głodna, że już płacze, nie? Rozpacza nad trudem tego losu. No, doszła szopska. Tutaj w tych, patrzyłem w Google'ach, w opiniach, to tylko 3 zdjęcia w zasadzie były, więc po naszej wizycie się ten powiększy ilość, może coś tu trafi jeszcze. Janek! O matko, ale zestaw, no to teraz się najemy na bank. Fajnie, że ten, takie domowe frytki, nie? Krojone. Ale jakie dobre. A to już nie mi też. Czekajcie, kto chce? Pyszne, dobra, jemy. O matko, teraz mogę z głodnym porozmawiać. 1300 tych dinarów, więc jakieś 20 euro. Taki zestaw kosztował, więc jak za darmo. Kamila jeszcze lampkę wina sobie wzięła. Ale golfina. O, słuchajcie, jesteśmy z powrotem w naszej Drezynie. I teraz tak, lecimy do Skopi. Mamy dwie drogi. Tutaj pokazało najpierw 2,5 godziny 160 km. Taki kawał, ale tu widzę, że jest dłuższa droga, ale przez góry. I tu może być fajnie, bo tu są jakieś, o. No, na pewno będzie. Tu jakaś twierdza. Widowiskowo. No, dobra. A że nam się nie śpieszy. I jedziemy sobie, więc lecimy w drogę. Mamo? Możesz zawrócić, no jak bardzo chcesz. Tu. A nie, to ten był? Tam skręcił. Aha. Boże, idę tu, powiem wam, tych traktorów przyjeżdża, jest skup. Nie skup zboża, tylko skup tej papryki. Oho, ho. Idę obadać. Zobaczę, jak to wygląda. Turtur, no. Turtury, no. Tam pojechał taki skopą całą. A tutaj taki, zobaczcie, jak tutaj taki kosz papryki. Ale czad, o. Jedzie kolejny. Kolejny traktor. Ale super sprawa. O.
cała przyczepka. Hello. Ohoho. No, wygląda smakowicie. Dobra, uciekam dalej. O, jedziemy tą dłuższą trasą. Krótszą, ale dłuższą. Taka jest wąska uliczka, ale patrzę, że tutaj cały czas coś, takie są pola z jakąś taką dziwną rośliną. Nie wiem, myślałem, że to jakiś karczoch, ale nie wiem, jakieś kwiaty ma. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale fajnie to wygląda. Słuchajcie, wygooglowałem, że to jest Nicotinum tabaco, czyli po prostu liście tego. Tytoń można zrobić. Liście koki. Liście koki, no. Ale nie pachnie jak to. Może wysuszymy jedno i będzie... I będziemy jarać. Zobaczcie, to są takie... Suszą tak ten tytoń. O, tam pełno tego wisi. I tutaj też. Ja zobaczę, czy to już pachnie. No, teraz to już czuć, że to jest... Że to są faje. Ale numer. Ciekawe, czy u nas tytoń jest pewnie zakazany, jak wszystko, hodowanie tytoniu. Dajcie znać, bo w sumie nie wiem, jak to wygląda u nas. Co chwilę jeżdżą jakieś takie różne... Mój pojazd piła! Słuchajcie, co chwilę to jakieś traktory albo pojazdy, ja nie nadążam włączać też kamery. O. Taki mały cmentarzyki też. Ale numer. Ty, ale nasza droga nas tu gdzieś prowadzi. Tutaj wszyscy zobaczcie, ile tego tytoniu jest wszędzie. O, tu chłopaczek jedzie. O, tutaj zobaczcie, takie wszystkie stodoły z tytoniem. O, tutaj na murku tytoń nawet suszą. Tam gdzieś w jednym garażu widziałem właśnie to szatkowanie, szatkują. I może stąd trafia na Świebocki później. No, cała masa tego tytoniu. Zobaczcie, jakie tu widoki. Mega, megaśne. Stróżka cały czas taka wąska. Dzieci tutaj szaleją. Pokazuje, że będziemy 18:40 w stolicy. Słuchajcie, niezły numer. Okazuje się, że musimy godzinę czekać, bo jest przejazd. 45. Masz? To dobrze. Tu wszyscy czekają, tam stoi facet. Znak stopu, my tu sobie elegancko wyprzedzamy, a tutaj... Ale jaja. Zostało, słuchajcie, jeszcze 20 minut czekania. Co się, Janio, stało? Chodź. Rozmawiałem w międzyczasie tu z tymi kolegami z Węgier, o, czyli jest jakiś bazar motocyklowy, ale nic nie kojarzą. Dali mi jakąś adrę. Na co skaczę? Dali mi jakiś adres jednej strony i jej namiar na jednego kolekcjonera, więc zobaczymy. Z królikiem. O, ruszyliśmy w końcu. Po godzinie stania, no 10 minut wcześniej. Ale o godzinę, jakbyśmy się spieszyli na lot, to już by było Lipton. Nie, no aż takimi hardcorami nie jesteśmy.
No, mamy zapas i bez pośpiechu, więc nic się nie dzieje. Jedziemy dalej. Bo z tamtej strony auto. Nie, no szczęście. Dojechaliśmy, a tutaj jeden z tej ekipy z Węgier się przewrócił na zakręcie, bo to są straszne, straszne takie serpentyny. O. Miziu jest Helenko. No dobra, zaraz będziemy jechać. Ruszył już, no. No, coś nie mógł podjechać teraz. Nie wiem, czy bym paliwo nie mógł odpalić. Ale już pojechał. No, powiem wam, że jeszcze taką drogą nie jechałem przez wąską i ten, to jest chyba pół godziny wpuszczają. Pół godziny droga i dlatego co godzinę jest takie zmiany. Ale przygoda, no. Tu jeszcze skały spadające. Zające przemykające. Zające. Dobrze, że niedźwiedzi nie ma. Chyba. Oj, oj. O, witam. Słuchajcie, oddaliśmy auto, bo tutaj jedną noc żeśmy się jeszcze przespali w Skopi. Oddaliśmy dzisiaj auto, zrobiłem filmik tam w razie czego, żeby nic nie wcisnęli, bo kaucja 3,5 tysiąca i tam do 2 tygodni mają zwrócić. Ale to wiadomo, zawsze z tymi kaucjami staramy się wypożyczać w takich wypożyczalniach, gdzie nie ma tych kaucji, no ale nie zawsze można. No i dzisiaj, słuchajcie, odprawa. Chcę się odprawić, a tu nie ma odprawy internetowej. W Skopi tylko odprawa taka jest 2 godziny, najszybciej 2 godziny przed wylotem. A więc trzeba to zrobić osobiście. Wystarczy dowód osobisty. Co tam jeszcze? Taksówka ściągnąć jeszcze na 5 euro naciągnąć. Takie tutaj uroki są. Dobra, słuchajcie, kończę. Pewnie coś tam jeszcze później pogadamy. My lecimy tam już do samolotu. Witamy w podsumowaniu ostatniego już filmu z Macedonii, 5. odcinek. No, chociaż Macedonia już się skończy, nie? Tak, już chyba będzie jedna seria zakończona. No, Stany też już niedługo, więc... No, tutaj skróciłem chyba w sumie, no tak jakoś, żeby się to oglądało, nie? Trochę tych traktorów fajnych, ciekawa była ta... O, Janek, wujek idzie, nie mama. Tak. Grzesiu. No mówi mama, patrz, wujek. Aha, idzie, no tak. Myślałem, że to mama idzie. Nie, tu mama. O, zobaczcie, tutaj się kolega Grzegorz tam skrywa z deskami. Później zobaczymy, co tam się dzieje u nas na górze. Dobrze, żeśmy zdążyli na tą blokadę, ostatni przejazd był przez te góry. Uh-huh. Bo to była już ostatnia godzina, żeśmy widzieli taką tablicę wielką, ale to mi przypominało, u nas kiedyś były koło kamieniołomów takie godziny wystrzałów, nie? Ja nie sądziłem, że tam jest zamknięta droga i dlatego też... Że są tylko godziny, gdzie można przejechać, tak. Nie? A my tak na luzaka się władowaliśmy. Co 1,5 godziny tam chyba jest przejazd, my i tak mieliśmy tak, że 0,5 godziny czekaliśmy. Uh-huh. Ja sobie pogadałem tam z tymi Węgrami, wypytywałem ich o właśnie o jakieś bazary motocyklowe, czy mają, ale nic nie wiedzieli. Dali mi tam namiar na jednego gościa, który jakieś stare Harleje. No ale mówił tam jeden, pamięta, że właśnie jego pierwszy motocykl to była motorynka na przykład. No. No ale też przyjechaliśmy trochę przez te wioski różniste, nie? To też było ciekawe. Tak, no taka ta jedna wymarła, że tam się cała... Ja już tam tego nie filmowałem, bo tam były 2 sklepiki, jakiś bar i wszędzie lokalsi z browarami, tak, nie? Tak. Godzina 11 przed południem, a to czy z pracy, czy nie z pracy, nie? Tak. Należy się procencik. Przywiozłem kilka kapsli dla Flaminga. Zbieram je, spiwa. Tu nie mama. Tu nie? O, Janie się teraz rozgadał i nawija non-stop, coś mówi. Nie? No, także fajnie, mi się podobały te traktory, to pole na polu, te, nie? Ten tytoń. No wszędzie taki... tytoń, masakra, strasznie tego dużo tam. No. Każda wioska wyglądała, jakby się zajmowała właśnie głównie, tytoń, tak. No. Głównie, tak. No tak może być w sumie, nie? No. Ale bardzo malownicze te wioseczki, takie ten dzień właśnie bardzo był i papryka taki. Jeszcze, nie? Bo tej papryki też ten tak, skup papryki tam był. Uh-huh. No,
Fajnie, tam jak, nie wiem, bo to szybko tak przeleciało, ja zanim włączyłem kamerę, też taka dziewczyna jechała tym traktorem z dzieciakami, nie wiem, tam... Albo w ogóle tacy małoletni za kierownicą, no, nie? Tak, tak. Także fajnie, że przejechaliśmy przez takie mało turystyczne, nie? Miejsca, więc jakbyście kiedyś się wybierali i właśnie mieli tą trasę, to polecam. Bo jakieś przygody będą, nie tylko autostrada. Tylko... Nie, no fajnie w ogóle, że tak się udało znaleźć, nie? Że auto można było wziąć w Ochrydzie i pojechać do stolicy i tam oddać. To jednak opcja jest super. No, fajnie. Co prawda kaucji nam jeszcze nie zwrócili, ale mam nadzieję, on mówił, że do 2 tygodni, nie? Tam... No, to właśnie jakoś będą mijać te 2 tygodnie. No właśnie, nie? Co z pieniędzmi? Wczoraj minęły. Tak, muszę do niego napisać. No, 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 no to widzisz. No... No. Dobra, nie, lecimy. Polecamy Macedonię, żegnamy się już z tym tematem. Zapominaj Macedonię, możemy planować kolejny wyjazd. No, nie? Dokładnie. Ze Stanów nam jeszcze zostały, nie wiem, 3 odcinki też, chyba. No. Koniec, więc to już. Coś tam będzie. Dobra, lecimy, zobaczymy, co tutaj w stodole. Ja trochę podziałam, muszę motocykle zaraz tu powprowadzać. I takie tam. No. Dobra, pozdrawiam i znikam, papa. Hej. O, właśnie sprawdziłem, że jednak oddali już ten, więc tam po prostu się anulowała ta blokada i tam chyba tylko 20 zł pobrali. Słuchajcie, mam, bo od wczoraj odkopałem, że mam nosze wojskowe. Mam 2 pary, znaczy mam więcej chyba, tylko u teścia jeszcze, ale tu mam 2 pary. Jakby ktoś chciał takie nosze wojskowe, to mogę oddać, nie wiem po ile, po 100. To można używać jako łóżko, albo do jakichś konkurencji kiedyś zlotowych. O, znalazłem jeszcze taki duży parasol Grolsza. To jest chyba 4x4, też go oddam, nie wiem, z betonową podstawą, nie wiem, za 500 mogę się go pozbyć. To jest taki wielki, duży parasol. O, tutaj dziewczynki jakieś kartony porozwalały. Ja tu muszę zrobić miejsce, bo wjadę zaraz tutaj Harley'em. Trzeba tu pochować. Trzeba pochować motocykle. Trochę musimy tu posprzątać. No, jadę. Co chcesz kupić? Pokaż, jak się w deszczu. Ja tu chcę pokazać. O, te mieliśmy przeczyścić trochę te koła. Ale słuchajcie, kupiłem, wam chcę coś pokazać, bo kupiłem ostatnio taką gofrownicę Desal Pro. Polska firma. Otwieram tutaj, a patrzcie, karta gwarancyjna jeszcze jak z PRL-u. Nowa dęba, tutaj dane, pieczątki. No to teraz kontrola jakości. Teraz już tego się i tak nie używa, bo przecież odsyłamy i tak z paragonem, a oni widać jeszcze zostali gdzieś w starym tym. No ale dobrze, ciekawie, taki na nastrojowo można kupić coś i się poczuć jak w PRL-u dalej. Ciekawe, czy to jest państwowa firma? Ale on tu mega wygląda. Ale tutaj w drugim, w Road Kingu, niestety padła bateria. Ja nim nie wjadę, więc muszę podłączyć. I tu mamy plusa. Mamy plusa, tu mamy minusa. I zaraz to ten. Zaraz to będziemy ładować. No. Kupiłem to oparcie z AliExpress. Myślę, że to będzie ekstra. No do sznytu. Jania, siadasz? No mam takie gry, no. Tajniacy, Księży Znowiu i jakieś pytania z czapy. Słuchajcie, dzisiaj będzie konkurs dla widzów. Jak tu oglądacie, to będzie można wygrać. W poniedziałek zrobimy losowanko. Na live'ie może, nie? Czy albo na którymś filmie podam. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, ale popatrzcie, mam dużo takich gier różnych. To jest, nie wiem, księżyc, dodatek do gry jakiś. Tu jest coś takiego, nie ma złych odpowiedzi, są tylko pytania od czapy.
I tajniacy Disney, to jest od firmy Rebel. Firma Rebel kiedyś tutaj mi sprezentowała, przekazała dużo takich rzeczy, więc taki zestawik. Wystarczy wpisać w komentarz i coś w komentarzu napisać, nie wiem, Macedonia? Macedonia. Przygotuję też, bo będzie niedługo odcinek z Disneylandu, to też tam na pewno będzie dużo jakichś zestawów i do wygrania, więc piszcie te komentarze. Macedonia, trzeba być publicznym subskrybentem. No i tyle. Polubić film, zostawić łapę w górę i będziemy to w poniedziałek, myślę, z Kamilą losować. I co? Będzie to wyglądać jakoś? Jak przez okno. A mierzyłeś te deski, czy starczą tak, żeby na dwie? Co? Deski? Ja jeszcze nie mierzyłem. Aha. Robimy tu takie schowki, żeby właśnie troszeczkę poupychać różne rzeczy. Co mówisz? No mówię, że tu robimy schowki, nie? Na fanty. Komu mówisz, że robimy? No a komu mogę mówić? Panie, mów, że nagrywam. No. Zobaczcie, takiej pięknej urody kielich na wino muszalne. Tak, akurat. Cztery dyszki. Mamy ich kilka, one są teraz po 8 chyba dych, albo po 9. Po 9, tak? No to za 4 dychy. I codziennie będzie coś z tej półki przeceniane, nie? Dzisiaj to, więc pisaj, napisać komentarz, później maila. Jak wpadnie ci w oko, to. O. I taki mamy coś jeszcze, nie? O. To za ile? To trzeba by ze 100 cenić, nie? Mosiężny. To można sobie napisać tabliczkę. Dla najstarszy motocykl na zlocie albo coś w tym stylu i mieć pamiątkę, że się niby dostało. Tak, można sobie nie? zrobić, no. Super. Ja to miałem już od kilku lat i mam to zawsze zabrać na zlot w Łebie i tu zrobić taką tabliczkę i nigdy tego nie mogę zabrać, nie? Zrobić sobie tabliczkę, zaprosić znajomych, zakupić 2 kufle, te kielichy w promocji. O. Zaprosić znajomego, pochwalić się. O, widzisz, jaki łysy ma tu pomyślonki, dobre, nie? To ja to na razie tu kładę na tą. Co tu jeszcze jest? A, patrz, kasetka. Kasetka z kluczykiem. Kasetkę sprzedajemy, czy jeszcze coś tu będziemy chować? Nie, ja to kiedyś kupiłem, nie wiem po co, bo mi się spodobała. To jest taki stary ten, perelowski sznyt. Perelowski, tak. Nie? Jakaś propozycja na to i też tego pozbędę, nie? To nie wiadomo jaka jeszcze propozycja. O, tu od WL-ki. Ale numer, to muszę położyć na półeczkę z WL-kowymi fantami. I tu już gdzieś taką jedną mam, o. O, widzisz. Trochę ten, WL-kę też będziemy składać, to będzie się tutaj działo. Co, masz coś tam jeszcze? A, w ogóle, właśnie chciałem wam powiedzieć, bo w poniedziałek będą licytacje. Znowu będziemy ciuchy Harley'a i Easy Ridera, no jest tego multum, blues i innych rzeczy, ale będę dodawał też dużo gratisów, czyli będzie jakaś cena plus ten. Tutaj są bluzy dziecięce, zobaczcie, 3-4 latka, 3-4, nie wiem, te bluzy Easy Ridera, bluzy damskie, nie wiem, po 7 dych, po 6 dych, są różne lata. Nie? Są różne lata, czy nie ma? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli to jest tak, twoje? Dziecięce mamy chyba wszystkie. O, tu też 3, 4, 7, 8. Tu też 7, 8, no. I to te dziecięce, nie wiem, po 6 dych. Jak macie dzieci i chcecie, żeby wyglądały ładnie, easy riderowo, to zapraszam do kontaktu. A ja tu idę szukać dalej, grzebać. W moich różnych, różnistych rzeczach. O, tutaj mam szklanki coli. Grzesiu, będziemy Grzesiu dodawać te pakiety zlotowe. Nie wiem, czy przyniosłeś tutaj też, jak one się nazywają? Chusty? Chusty jeszcze nie. Chusty, o. Zrobię to. No, to też trzeba jakieś dodamy. Także będą chusty, torby, to co nam zostało, to będziemy teraz robić takie wielkie pakiety i na pewno będą jakieś dobre ceny na poniedziałkowym live'ie, więc możecie się szykować na 20:30, może tym razem nie wsiorbie nam baterii. Słuchajcie, ktoś tu dzwoni. Ktoś tu dzwoni. O! Idę otworzyć!
Bogdan przyjechał, ale numer. Idę. 2 lata go namawiam. Dopiero cię skusiły te wyprzedaże garażowe, co? Przyjmiesz mokrego wędrowca? Wbijaj tu, wbijaj, cześć. Siemaneczko. Dzwonię, co masz telefon? Co? Gdzie masz telefon? Wyciszony. Dzwoniłeś? Mogę dzwonić. Z Wysem siedzimy, wiesz. Ale no pewnie, dopiero kiedy bym cię podejrzewał o to, że no, też. Dzwonią, co on ciągle. Przerabiałem to, wiem, kurde. Zobacz, Bogdan, dzisiaj, bo była schowana, zobacz, mam takie puszeczki, retro, kurde, Kellogg's, zajebista, 2 dychy, dzisiaj robię promocję, 2 dychy, skusisz się? Na... Ja wiem, że ja wiem, po co ja pijam. Niech te puszeczki, no to... Ja nie mogę, to masz, no puszek jest dużo, no, o, tu jakieś, właśnie znaczki Harley'a jeszcze są, o, gdzie coś nie ten... Gdzie nie pójdę, to coś znajdę tutaj. Nie dziwię się, to wiesz, to... Ja u siebie też tak mam. Ale jak szukam tego coś, to najbliżej mam do Bliko, wiesz? No tak, właśnie. Ty też tak masz? Powiem ci, że jakby mi CV... Zaczęło to nagrywa. To jest spod pierdolki, które chciałeś coś powiedzieć, nie? Dobrego. Ale gryziesz się, nie? Gryziesz się, bo nie wiesz, kiedy odwali numer, nie? Czegoś jest zdolny, no. Bo takiego... Wiesz, nie tak, trzeba, tak. 10 normalnie trzeba by mieć fachowców, a to jest nawet, jeden. Nawet z gromnicą nie znajdziesz. Zobaczcie, jakie mamy te. Boguś, co tu chcesz? Ja? Chcesz zapalniczki? No, zapalniczki. Zapalniczki są super. Patrz, jakie papierośniczki mam. Jakie. Teraz się święta zbliżają. Na pewno będą szukać. Które masz zipowskie? Tu zipowskich nie mam. To są, wiesz, ala zipowskie. No to takie ala, to są, te, wiesz, też mam te ala, wiesz, co. Zipowskie mam na dole schowane, nie? Yep. Widziałeś, kurczę, puchar polski w sumo i nierdzewki. Coś, co ty, twój puchar? Krotoszyn 227. O kurde, coś, za co nie, to jest? Nie, no to tu, na złomie może. Nie, miałem kolegę z tego, ze Śląska, i on tam różne puchary mi dawał. Aha. Furorę robisz, a nie, że popcorn, czy popcornem? Furorę robisz jako, kurde, ja mówię o popcornie. Jako aktor główny, aktor. Scen wszelkich. Główny. Scen wszelakich. Główny. Tak. Nagrywasz się, chodzisz po śpiewie. No. Wiesz, który taki przychodzi wesoły chłopaczek, taki z mieczami. Widziałeś? Nie. Zawsze ciebie już nie ma. Gdzieś ty widziałeś takiego? To takie miecze nosi przy sobie, bagnety, katany. Co? Wydaje mi się, że raz chyba widziałem. Chyba go mogłeś widzieć. Raz chyba widziałem, no. Ubrany też w jakimś takim prochowcu był. Znaczy on i w prochowcu, i bez prochowca akurat taki. Ale, młody łeb. Ale szedł właśnie z tym. Chyba w prochowcu. No. Bogdan się odkupił. Tak, jestem przeszczęśliwy. No. To do zobaczenia, może w niedzielę będę, nie? Może, kiedy jedziecie? Gdzie? Do Poznania. Tak? Teraz, no. Ale to teraz w tym tygodniu? W sobotę. No to przecież nie robicie. A nie wiem. No, to siedziałem się dzisiaj, zagadałem, ale muszę już kończyć. Dzisiaj mamy czwartek, tak? Pozdrawiam tam wszystkich na czacie, oglądających na żywo. Do zobaczenia jutro. Myślę, że jutro będzie coś, może ostatni film z Motobazaru w Łodzi, bo mam taki temat, film nagrany z odpaleniem Sokoła 1000, to może jutro to wyleci, żeby na piątkowy wieczór coś było ciekawego. Pamiętajcie o aktywności, łapy, suby i komentarze. Teraz jeszcze weszła ta nowa aktywność, że tam można te serduszka obok takie klikać, także jak tam nie klikaliście, to możecie jeszcze kilka wysłać, jak się wam film podobał. I do zobaczenia, cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com
I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy. Od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!